Mogło skończyć się tragedią, na szczęście nikt nie ucierpiał i obyło się bez rannych. W sobotni ranek w Wysocku Małym w gminie Przygodzice złamało się drzewo, a wraz z nim na ziemię runęło bocianie gniazdo. Żadnemu z trójki młodych ptaków nic się nie stało, a do odbudowanego przez mieszkańców Wysocka gniazda powrócili także zatroskani o potomstwo bocianie rodzice. Tego ranka mieszkańców Wysocka Małego zaskoczył widok zza okna. Praktycznie mieszkam po sąsiedzku, no jak człowiek rano wstaje, patrzy w okno, czy nasze bociany są. No się okazało, że nie ma gniazda, nie ma bocianu. To pola, na której bociany zbudowały gniazdo, złamała się. Co więcej, w środku w tym czasie znajdowały się trzy młode bociany, które, jak się okazało, miały dużo szczęścia. Mamy już połowę lipca, to jest okres, kiedy bociany wylatują z gniazd. One są prawdopodobnie gdzieś na tydzień, dwa przed wylotem, więc mają na tyle duże skrzydła, że zamortyzowały upadek i nad ranem i mieszkańcy tutaj Wysocka powyłapywali wszystkie trzy. To właśnie dzięki pomocy mieszkańców i straży pożarnej udało się okiełznać rozproszone po łące bociany. Obeszliśmy teren w koło, znaleźliśmy wszystkie trzy bociany, zlokalizowaliśmy je, ustawiliśmy w jednym miejscu, żeby nam nie uciekły. No i postanowiliśmy podnosić akcję, no i decyzja. Gniazdo trzeba odbudować. Według ornitologa Pawła Dolaty nowe jest bardziej stabilne. Przednio było tylko na jednej takiej odnodze, tej dosyć, jak się okazało, kruchej topoli, dlatego uderzyło. A z materiału, który Państwo nagraliście, wiecie, że to było kilkaset kilogramów takiego namokniętej mieszanki ziemi, gałęzi, traw, także to naprawdę była siła, która uderzyła i dobrze dało się to odbudować. Nie wyobrażam sobie, żeby tego gniazda nie było. I w zasadzie, czy znajomi, czy nie znajomi, to się orientują na to gniazdo. Dlaczego tak ważna jest rekonstrukcja zniszczonego gniazda? Człowiek nie jest w stanie przy najlepszej opiece zachować się tak jak rodzic bociani, czyli żeby wychować bociana na bociana, to muszą być do tego bocianie wychowanie, czyli muszą być rodzice, którzy też nauczą te bociany żerować na początku. I ważne też jest to, żeby bociany nie zakodowały sobie te dorosłe, że to miejsce jest właśnie jakieś trefne, naznaczone. Do tragedii jednak nie doszło. Miejmy nadzieję, że bocianom spodoba się nowe lokum.